Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich tych, którzy lubią takie wspomnienia zapachowe. Przychodzę dzisiaj z perfumami Yves Rochera, które pojawiły się na rynku. No, za rok można będzie powiedzieć, że to 3 dekady temu ten zapach się pojawił. Już pokazuję, o jakie perfumy chodzi. Może zacznę od flakonika. No już było sporo pytań. Jak tylko pokazałam inne starsze flakoniki Yves Rochera, zaraz było pytanie o Chafali. No, 1995 rok. No to jest odległa data. I jak te perfumy wtedy pachniały, zaraz sprawdzimy, czy zapomniałam. Wydawało mi się, że troszeczkę pachniały jak Alien, ale potem sprawdzałam daty, to Alien był później po tych perfumach, więc być może to będzie raczej coś w stronę Amarish. No przede wszystkim tej mody na ten Jaśmin Samba, który wtedy tak śmiało wkroczył do perfumiarstwa. Także ja już tu wyjęłam z kartonika, no troszeczkę poleciało na ręce. Tak, także myślę, że to jest gdzieś tak pomiędzy Amarish a Alienem. Taka kompozycja bardzo orientalna i zaraz coś o składzie. Powiem tak, słuchajcie, one się w ogóle nie zestarzały, nie zwietrzały, czyli tak. Tu mam ten z mojego kartonika, który dostawałam jako takie recenzenckie egzemplarze i tu mam jeszcze dwa, jeden większy, drugi mniejszy, w każdym jest soczek, pusta miniaturka i słuchajcie, jeden jeszcze z żółtym koreczkiem. To też ma w ogóle jakiś unikat. Widzicie? Miniaturka z żółtym. No i te motywy orientalne są tutaj bardzo widoczne. Zobaczcie, nawet ta czcionka taka przypominająca taką kreskę, którą znamy z tych orientalnych jakichś... Może czcionki orientalnej? No taka nietypowa. Właśnie orientalnie brzmiące, ale tylko przypomnę, że dzisiaj słowo orientalne jest mało lubiane przez perfumiarzy na przykład, bo ma być słowem wykluczającym, zastępuje się ambrowym, no ale czcionka nie może być ambrowa, więc no nie wiem, jak ją nazwać. Słuchajcie, tu się pojawia bardzo ciekawa rzecz, określenie półorientalno-kwiatowe. Wtedy rzeczywiście w latach 90. bardzo dużo było zapachów pachnących właśnie tak. Ta orientalność nie była taka bardzo przytłaczająca, tylko miała jakiś taki rys nowoczesności i to uzyskiwano kwiatami. To jest napisane tak, że nuta głowy, nuta serca i nuta duszy, tu jest napisane, to są zapachy kwiatu Chafali otrzymane dzięki technice Headspace. To jest taka komputerowa technika, która polega na tym, że do jakiejś szklanej kuli wkłada się coś, czego zapach nas interesuje, to najczęściej tylko jakiś kwiat i komputer próbuje rozpracować, co tam w środku jest, że to pachnie. Także taką techniką ten zapach odtworzono. Ja myślę, że to po prostu jest Jaśmin Sambak. Tak, bardzo blisko tej opowieści, gdzieś pomiędzy Alienem a Amarish. Ciepły, waniliowy, pudrowy, czarujący, zmysłowy, magiczny. Niespotykane, oryginalne, pudrowe aromaty rzadkiego kwiatu pod ochroną. I to wszystko. Flakon kojarzy się ze wschodnimi pałacami i blaskiem sari. No, taka opowieść o takich klimatach. Tam mieliśmy, był też Mingshu, to z kolei były klimaty gdzieś tam rodem z Chin. Tutaj mamy Indie, no bezdyskusyjnie Yves Rocher, ale to też Francuzi bardzo lubią tam na ten daleki wschód zaglądać i bardzo ich inspiruje, a Bliski Wschód również. Więc nic dziwnego, że takie motywy w perfumach się pojawiają. No, najsłynniejsze perfumy inspirowane Indiami, no to oczywiście perfumy marki Guerlain, Chalimar, może słyszeliście. Na pewno widzowie mojego kanału znają te perfumy doskonale, albo przynajmniej doskonale wiedzą, że takowe istnieją. Mogą mi się podobać, mogą się nie podobać, to już jest jakby inna kwestia, natomiast na pewno no, to są perfumy ważne. Ale myślę, że te perfumy dla wielu ludzi są ważniejsze chyba niż nie jeden klasyk, ponieważ marka Yves Rocher i wiele marek, które mają taką sprzedaż bardzo szczególną, na przykład okołokatalogową, one zapisują się we wdzięcznej pamięci użytkowników, ludzie tam później tęsknią do tych perfum, trochę złorzeczą na markę, można powiedzieć, że trochę marka sobie każda strzela w kolano, która ma te krótkie serie, no, na przykład inne katalogowe marki również bardzo często dostaje pytanie o coś, co jest podobne do tego. A jeszcze zobaczymy na Fragrantica, co tu ludzie mówią, do czego te perfumy są podobne. Tak, tutaj użytkownicy wskazują Aliena, wskazują Gabriele Sabatini jako te dwa zapachy. To jest bardzo ciekawe. No i jeszcze też inne, chyba to, ten zapach się nazywał Kaczmi, Charella. Kaczmi, tak. Ale właśnie
Tutaj jednak są różnice, jeśli chodzi o daty. Bo jak przypomnę sobie jeszcze raz, 90, tutaj jest 6 podane, ja mam w materiałach 95, a Alien to będzie chyba już ten wiek. Alien to jest 2005 rok, także może 10 lat później. No ciekawe, ciekawe. Nie wiem, czy znaliście, czy używaliście, czy macie wspomnienia, coś możecie powiedzieć o trwałości na przykład tychże perfum. Myślę, że nie były najgorsze. To mi się wylały, to z tych wszystkich, które dzisiaj testowałam, a ja tu nagrywam pod rząd kilka filmów, to te no są chyba takie najbardziej wyraziste. No piękne perfumy, szkoda. Ja bym... one niby nawiązywały... te wszystkie perfumy, które Yves Rocher robił, nawiązywały do czegoś, co gdzieś tam znaliśmy, co nam się podobało, ale jednak miały taki swój styl i osobowość własną. Nie były klonami jeden do jednego, za to markę cenię. A jeśli jakieś inne perfumy Yves Rocher szczególnie zapadły Wam w pamięć, to piszcie, ja spróbuję poszukać. Może mam w archiwum jakiś flakonik, pusty chociażby, może mam gdzieś jakieś informacje, to przynajmniej sobie poczytam, może powspominamy razem. Wszystkiego pachnącego, pa pa!